Zadanie. Trójkąt równoboczny o boku c ma pole powierzchni S. Jakie jest pole trójkąta o boku c pierwiastek z 3? Otóż zauważmy, jeżeli dany jest trójkąt o boku c, to mając w głowie ten wzór na pole trójkąta równobocznego, możemy w miejsce literki a wstawić właśnie bok c. No i nasze pole, które tym razem oznaczymy przez S, to jest. W miejsce a w, wstawiamy c, czyli c kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Ale teraz należy znaleźć pole trójkąta o boku c pierwiastek z 3. Więc korzystając z tego wzoru, w miejsce literki a w nawias wkładamy właśnie nowy bok c pierwiastek z 3. Uzyskujemy C pierwiastek z 3 do kwadratu, wiesz, to jest bok trójkąta, no i cała reszta pierwiastek z 3 i 4 przepisujemy. Pierwiastek z kwadratem się upraszczają i wychodzi nam trójka. C do kwadratu to c kwadrat, no i pierwiastek i czwórkę przepisujemy bez zmiany. I zauważamy, że c kwadrat pierwiastek z 3 przez 4 o to właśnie wyrażenie jest identyczne. Z tym wyrażeniem. Ono jest równe S. Stąd mamy trzy takie S. -y. Dlatego zaznaczamy odpowiedź B.